24 lipiec 2012 rok znajduje się w Górach Stołowych w miejscowości Batorówek, gdzie są wielkie torfowiska batorowskie. I tu właśnie znajduje się w lesie, wśród tych torfowisk przepływa tu bardzo uroczy strumyk. Woda jest brunatna, swój kolor właśnie bierze się z tego, że zabarwienia wody powstają z torfu, jaki zalega tu na tych torfowiskach. Bardzo pięknie, stare lasy, piękne, wielkie okazy drzew. O proszę, strumień cichusieńko płynie przez torfowiska, przez las. Słychać tylko lekki szum tych potężnych drzew. No wspaniała aura. Spokojnie, leniwie strumyczek sobie płynie. W tej chwili tam, gdzie zatrzymałem obiektyw, przebiega droga i wzdłuż tej drogi 5-7 metrów w różnym oddaleniu przepływa wśród tych torfowisk ten piękny, uroczy strumyk. No, tak mnie to zafascynowało, że aż mi trudno stąd odejść. Mchy porastają brzegi tego strumyka. Skały, które widać po brzegach. Ryb tu raczej nie ma, nie widzę. Próbowałem tej wody, jest lekko kwaskowata i całkiem smaczna. Jeden z głazów, który jest tuż nad brzegiem. Malutki świerczek rośnie na głazie. Mała warstwa ziemi popękane i głaz popękany. W szczelinach się zakorzenił świerczek. I takich właśnie widoków, że wydaje się, że drzewa rosną wprost na skałach, tu mnóstwo można spotkać.